Za nami pierwszy miesiąc wakacji, czas na lipcowe wydanie wiadomości Skarbimierz TV. Tym razem w plenerze. Jakub Mickiewicz, zapraszam. Czy jesteśmy bezpieczni na drodze? Strach jeździć czasami rowerami. Za nami festyn jakubowy w Małujowicach. No to są takie imieniny parafii. Na koniec o nocy świętojańskiej w Żłobiźnie. Spotkanie z kulturą, z tradycją. Piesi i rowerzyści przemieszczający się po terenie gminy Skarbimierz mogą czasami czuć się niebezpiecznie. To ze względu na pędzące auta i wąskie drogi. Problem może zostać rozwiązany. Na terenie gminy Skarbimierz powstanie 8 km ścieżek pieszo-rowerowych za łączną pulę ponad 4,5 miliona złotych. W jakich miejscach powstaną ścieżki? O tym już teraz. Pani Agnieszka codziennie dojeżdża 10 km rowerem do pracy, z Małujowic do Brzegu. Brak ścieżki pieszo-rowerowej na tej trasie utrudnia jej jazdę. Pracuję w Brzegu, więc korzystam z pięknej pogody i całe lato, wiosna, ciepła jesień jeżdżę rowerem. Ja bym się bardzo cieszyła, gdyby tu powstała jakaś ścieżka. Jeżdżą tiry, jest droga bardzo taka ruchliwa. W gminie Skarbimierz dużo osób przemieszcza się rowerami czy też pieszo. Dlatego też budowa ścieżki pieszo-rowerowej to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Tam droga jest wąska, kijołek, ciężarówki jeżdżą, to wiadomo, tych firm dużo jest. Nie za ciekawa ta droga jest tam. Ogólnie tam powinien być chodnik, bo to stąd do sklepu jeżdżą. Strasznie brakuje pierwszej rowerowej ścieżki, ponieważ auta jeżdżą. Tak jak ostatnio był wypadek tam na krzyżówce, to tam nie ma w ogóle pasów, żadnych świateł. Tutaj jeżdżą tacy piraci cały czas i strach jeździć czasami rowerami. Czasami trzeba aż zatrzymywać się, bo tir jedzie albo takie inne samochody. Wąska jest droga, nie bardzo. Mnie raz do rowu trącili. Jechałam rowerem. Sytuacja niebawem ulegnie zmianie. W gminie Skarbimierz powstanie ponad 8 km ścieżek pieszo-rowerowych dzięki dofinansowaniu w ramach projektu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w subregionie brzeskim. Gmina wystartowała w partnerstwie z miastem Brzegu i otrzymaliśmy wspólne środki na właśnie na niską emisję i tych środków unijnych oczywiście będzie 79%. Nasze zadanie obejmuje 4,5 miliona złotych. Będzie to połączenie ścieżką rowerową miejscowości Małujowice ze Skarbimierzem Osiedle, później Skarbimierz, później miasto Brzeg, czyli dochodzimy do Ronda i w kierunku na Pępice. I później powrót z Pępic na Małujowice przez tereny inwestycyjne. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych poprawi bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort życia mieszkańców. Małujowice słyną przede wszystkim z sanktuarium świętego Jakuba Apostoła, miejsca, które 23 lipca obchodziło swoje święto. Na tę okazję odbyła się uroczysta msza połączona ze zwiedzaniem kościoła. Uroczystą sumą odpustową w małujowickim sanktuarium rozpoczęto obchody tegorocznego odpustu pod wezwaniem świętego Jakuba. W nabożeństwie uczestniczyło wielu pielgrzymów, którzy od rana przybywali do Małujowic. Widzę, że połowę prawie ludzi, twarzy jest obcych. Przed chwilą się dowiedziałem, że niektórzy z Brzegu szli na piechotę, tu siedzieli przed chwilą i jest sporo osób spoza parafii. Jakiś może przyjaciół świętego Jakuba, ludzi tu z okolic, a poznałem też moich byłych parafian. Rozumiem, że właśnie ten kościół tutaj w Małujowicach, ten sanktuarium też jest dosyć ważnym miejscem. Tak, na, bo to jest, piątym sanktuarium w Polsce. Tamto roku został ustanowiony przez naszego arcybiskupa wrocławskiego Józefa Kupnego. Tamto roku taka była to rocznica. Nie może pana zabraknąć tutaj, rozumiem, tak? Proszę? Nie może pana zabraknąć. Oczywiście, no oczywiście, no. W tym dniu wierni mogli również uczestniczyć w zwiedzaniu kościoła oraz poznać historię oraz symbolikę fresków znajdujących się na murach świątyni. Kościół w Małujowicach jest miejscem wyjątkowym. Jest to największy w Polsce zespół średniowiecznych malowideł, to znaczy średniowiecznych polichromii. Wszystkie ściany tego kościoła, no za wyjątkiem takiego poziomu mniej więcej od poziomu posadzki do 2 metrów, nie są, są tylko zatynkowane, a cała reszta, prezbiterium, łuk tęczowy, nawa, tył nawy, strop, a nawet są takie miejsca, w tej chwili niedostępne,
dla zwiedzających, bo nawet na strychu tego kościoła są to miejsca pokryte z niesamowitymi wręcz malowidłami pochodzącymi z różnych okresów średniowiecza. Odpustowi świętego Jakuba od paru lat towarzyszy festyn rodzinny, organizowany przez panią sołtys, radę sołecką i lokalnych społeczników. Część dalsza rozrywkowa. Poczęstunki, wyroby nasze ciasto jest wykonane przez nasze panie z Małujowic, które chętnie zawsze pomagają, jak co roku, i możemy się nimi dzielić. Fanty, gry i zabawy, będzie DJ Waldi, będzie zespół Bożenki i zespół Niespodzianka. Choć w niedzielę od rana padał deszcz w Małujowicach, pogoda mieszkańcom nie była straszna. Licznie przybyli na plac biesiadny, gdzie zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Podczas letniego przesilenia w wielu miejscach organizowane są obchody Nocy Świętojańskiej. W Żłobiźnie również miały miejsce uroczystości na Wigilię Świętego Jana. Puszczane były wianki na wodzie, szukany był kwiat paproci. Dla mieszkańców zorganizowano szereg atrakcji. Puszczanie wianków czy poszukiwanie kwiatu paproci. Już po raz trzeci nad stawem Kijanka w Żłobiźnie świętowano Noc Świętojańską. Święto generalnie jest związane z przesileniem wiosenno-letnim, czyli generalnie najkrótszą nocą w roku. Jest to święto pogańskie, ale ono zostało zaadoptowane na chrześcijańskie i jest powiązane z świętym Janem. Jest to święto, które związane jest z wodą, z ogniem. Przede wszystkim Noc ta Świętojańska to takie spotkanie z kulturą, z tradycją, które ma przypomnieć mieszkańcom, jak to właśnie wyglądało, że robiło się wianki, puszczały później na wodzie. No i kultowanie takiej tradycji po prostu starej, regionalnej, żeby ta młodzież, która przychodzi, też się z tym zapoznała. Noc Świętojańska związana jest z pewnymi zwyczajami i obrzędami. Że się szuka kwiatu paproci. I jak się znajdzie, to można powiedzieć wtedy życzenie. Wianek jest tym takim głównym. Na pewno puszczały to paninki kiedyś, które no, jak wianek dopłynął do drugiego brzegu, to miało znaczyć, że pierwsza wyjdzie za mąż. Aby puścić wianki, najpierw trzeba je zrobić. Dlatego podczas tego święta miał miejsce również konkurs na najpiękniejszy wianek. Na stole są robione wianki, w międzyczasie napływają, robione do konkursu, numerowane. I z kwiatów polnych, które są albo z ogrodów, albo z łąk naszych, z okolic. Takie są najlepsze. Aktualnie wykonuję wianek. Kwiatki zerwałam tutaj na polu. Przed chwilą jest to rumianek i jeszcze jakiś żółty kwiatuszek, ale nie wiem, jak się nazywa. Każdy może taki wianek wykonać po prostu. Łączy się kwiatuszki, przeplata się. Kolejnie dołącza się następny się przeplata. Co gałązkę po prostu i tak. Związuje się na końcu i są wianuszki. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych oraz świetnej muzyki do północy. Mieszkańcy wspólnie w miłej atmosferze mogli spędzić tę magiczną noc. Tym tematem kończymy lipcowe, plenerowe wydanie wiadomości Skarbimierz TV. Zachęcam Was do polubienia naszego profilu na Facebooku i oglądania kolejnego serwisu, który zobaczycie pod koniec sierpnia. Życzę udanej drugiej połowy wakacji i do zobaczenia.